Znaczy, ogólnie chyba największym problemem, jeśli chodzi o operację piersi, to jest tak, że się zrobiło. Znaczy, może inaczej powiem. Największym problemem operacji powiększania piersi, jeśli chodzi o jakieś osoby obce, jest fakt, że każdy albo większość osób ma takie. Ma tak zwizualizowany fakt operacji piersi, jest, że robią to kurwa osoby, które potem mają jakieś tam kurwa wielkie balony, nie wiem, jakieś aktorki porno, jakieś osoby, które się potem w jakichś CKM-ach rozbierają. No, i bardzo często, no mylnie koniec końców, jest to kojarzone z takimi plastikowymi dziewczynami, nie? Całymi zrobionymi. Więc tak, jeśli ktoś sobie wymieni kurwa absolutnie całą szczękę, wymieni absolutnie całą szczękę kurwa, jednego własnego zęba nie będzie miał w szczęce, nikt na to nie powie. Nawet ci powiedzą, o, fajne, proste zęby. Jeśli, no w pizdu jest takich operacji, ale jeśli chodzi o jakąś, nie wiem, operację nosa, bo ktoś ma krzywy, no bo różni są ludzie, albo ma kurwa nieładny kształt, mu się nie podoba, wygląda to trochę jak klamka od zachrystii. Jak sobie już operujesz twarz, robisz cycki, nie daj Boże, coś z dupą, no to już, o, plastik, głupi, tępy. Więc no. Nawet byście się zdziwili, nawet ile dziewczyn ma zrobione cycki, ale z racji tego, że one nie są jakoś turbo przesadzone, tylko po prostu, no, to, nie wiem, delikatnie większe, jakiś tam fajniejszy kształt, to bo o tym się nie mówi, nie? Więc no. Ja bym jej nie chciał. Ona najprawdopodobniej też by ciebie nie chciała, tak. Więc dziwne, no, nie? To jest ogólnie dziwne i to nie jest tak, że ja jestem jakąś feministką, bo kurwa raczej jak mnie znacie, to wiecie, że ja nie jestem feministką. Ale jak idzie facet i wpierdala w siebie całą aptekę, żeby mieć większe bicepsy, albo jakieś inne kurwa kontrowersyjne rzeczy ze sobą robi, żeby być bardziej męski, to wszyscy git, kurwa, ale fajnie, to dobrze, dojebany chłop. A jak laska coś sobie zrobi z wyglądem, to albo jest plastikiem, albo jest głupia, albo w ogóle jest dziwką, albo takie średnie, nie? Botoksu się nie daje w usta? Aha, no ale chodzi mi o ten kwas hialuronowy, nie? Ja nie wiem, ja jestem bardzo tępy, jeśli chodzi o zabiegi kosmetyczne, jakie kobiety mogą robić, ale raz. Znaczy raz, no to w sumie, no inaczej, nie wiem dlaczego ilość takich rozmów określiłem, ale rzeczywiście to było raz, ale całkiem niedawno, jakiś miesiąc czy dwa miesiące temu, rozmawiałem z jedną z takich też topowych influencerek w Polsce. Nie chodzi tu o Natsu, bo za każdym razem jak ja mówię, że rozmawiałem z jakąś dziewczyną, która działa na YouTubie albo na Instagramie, to jest, że to jest Natsu. Gadałem z jedną laską i ona mówiła, że będzie robić jakiś zabieg wyssania tłuszczu, kurwa, to jest. Chuj wie skąd, nie wiem czy stąd, z brzucha, żeby to potem wpierdolić w dupę. Tak, żeby brzuch chyba był, żeby ta talia osy była i żeby dupa była Kardashianowa. Ja nie wiem, ja za bardzo tego nie rozumiem, no. Mamiko? Nie, Mamiko nie, ja z Mamiko dawno nie rozmawiałem. Ale Mamiko to też jest na przykład przykład dziewczyny, która jest operowana, nie? Więc no.